Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Back to School i dzisiaj pokażę wam trzy proste fryzury, ale naprawdę bardzo proste. Jak w poprzednich latach czasami znalazły się tam trochę bardziej skomplikowane propozycje, to teraz pokażę wam naprawdę banalne rzeczy. Zacznę od pokazania wam, jak zrobić takiego trochę oszukanego włosa. Jakiś czas temu na kanale pojawił się filmik, jak zrobić takiego normalnego włosa. Podlinkuję wam go gdzieś na dole, ale może nadal ma się problem z jego zrobieniem. Jeżeli tak, to ta dużo prostsza wersja wydaje mi się, że będzie dla was w sam raz. Co musicie zrobić? Ja akurat lubię tą fryzurę robić na boku, bo ona wygląda fajniej i po prostu bardzo mi się podoba, jak mam tutaj te włosy związane na bok. Bierzecie gumkę i związujecie takiego tutaj kucyka. Następna rzecz, jaką musicie zrobić, to potrzebne są takie małe, naprawdę malutkie, elastyczne gumeczki i przewiązujecie nimi swój kucyk. W zależności od tego, jak długie macie włosy, jak dużo takich gumek chcecie. I teraz po prostu musicie rozszerzyć wasze włosy i przez tą dziurkę tutaj przepchać tego kucyka od tyłu. I wychodzi coś takiego. Im tak jakby więcej ich zrobicie, tym bardziej to będzie przypominało włosa. Możecie również sobie trochę to rozluźnić, żeby wyglądało lepiej. No i po zawiązaniu trzech gumek wychodzi coś takiego. Oczywiście możecie sobie na przykład końcówki zakręcić na główko, czy wyciągnąć tutaj z przodu, będzie kilka pasm i też je zakręcić. To już jak naprawdę wolicie i możecie tutaj też pokombinować, poszukać jakieś kwiatki dla dekoracji. Następne dwie fryzury będą to fryzury z rozpuszczonymi włosami, ale z takimi delikatnymi, małymi upięciami. Ta fryzura zdecydowanie lepiej wygląda na przykład z pokręconymi włosami. Ja niestety dzisiaj nie mam pokręconych włosów, mam po prostu swoje takie naturalne. Co robicie? To wyznaczacie sobie sekcję tutaj z przodu głowy. Ja zgarniam włosy od ucha w górę i nie zabieram tej tutaj tylnej sekcji, ponieważ mam mało włosów ogólnie. Kiedybym zebrała je wszystkich tutaj do kucyka na górę, to już naprawdę byłabym prawie łysa. Wyrównujecie tutaj całą tą górę, żeby ona fajnie wyglądała. I zawiązujecie kucyka. Tylko teraz, to właśnie zależy, jak wysoko go chcecie. Widziałam ludzi, którzy noszą tego kucyka tutaj na swoim czubku, gdzie to wygląda dziwnie, a go noszą tutaj na dole i to też w sumie wygląda spoko. Więc to już tak naprawdę wy decydujecie, gdzie go chcecie. Ja go lubię tak mniej więcej po środku, ani on nie jest bardzo na górze, ani nie jest jakoś tak bardzo na dole. Moje ręce bolą. No i mamy coś takiego. I to już wygląda fajnie. Jeżeli chcecie, to możecie sobie właśnie w tym momencie też wyciągnąć jakieś pasma z przodu. Ale co ja teraz zrobię, to zamaskuję sobie tą tutaj gumkę. Bo ona nie wygląda zbyt ciekawie, a dużo lepiej to wygląda, gdy właśnie tej gumki nie widać. Więc co robicie, kiedy chcecie zamaskować taką gumkę? Czy to w takim kucyku, czy w zwyczajnym kucyku, gdziekolwiek. Wyznaczacie sobie małą sekcję z waszych włosów tutaj w tym kucyku. I po prostu tą sekcję owijacie wokół gumki. Kiedy macie już taką niewielką część, zostawiacie ją z tyłu, bierzecie wsówkę i przypinacie ją wsówką, a wsówkę staracie się jak najbardziej schować tam gdzieś pod gumkę, żeby jej nie było widać. I naprawdę to tyle. No i teraz pokażę wam ostatnią propozycję, jaką mam dzisiaj dla was. Co należy zrobić, to wydzielić sobie sekcję tak do ucha, tak jak podobnie jak przed chwilą robiliśmy tego kucyka, ale ją zacząć tutaj tak rolować. Na chwilę przypinamy ją wsówką, możecie w sumie ją trzymać w ręce, jeżeli macie jakąś taką sprawę, że potraficie z dwóch stron kręcić naraz. I znowu tak do ucha z drugiej strony. Kiedy macie już dwa rolniki skręcone, to po prostu zabezpieczacie wszystko gumką.
No i słuchajcie, to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia następnym razem. I cześć! Co to? Motocykl.